Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest sobota, 21 tygodnia zwykłego, 29 dzień sierpnia i obchodzimy wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. No i czytamy ewangelii o tym, że męczeństwie w relacji świętego Marka z 6 rozdziału, wiersz od 17 do 29. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę są dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei, gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom król rzekł do dziewczęcia, proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiąg, dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mego królestwa. Ona wyszła i zapytała swoją matkę: O co mam prosić? Ta odpowiedziała: O głowę jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał ka, Kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na Misze. Dał je, ją dziewczęciu, a dziewczę dało swojej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Tak, dzisiejsza Ewangelia, tak jak już w moich oczach. Dzisiaj takim dobrym komentarzem do tej Ewangelii, to jest pierwsze dzisiejsze czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza, gdzie Jeremiasz opowiada o swoim powołaniu. No i wspomina tam, że dostał od Boga taką obietnicę, że wprawdzie wielu będzie z nim walczyć z Jeremiaszem, ale Pan Bóg uczyni go niezwyciężonym. No i teraz, co jest ciekawego w tej obietnicy, że po ludzku rzecz biorąc, to Jeremiasz został pokonany. Tak, Jeremiasz no, nie zdobył jakiejś popularności, wręcz przeciwnie był uważany za agenta, za szpiega babilońskiego, tak prawda, za wroga narodu izraelskiego był więziony, głodzony, torturowany, prześladowany, były próby, żeby go zabić. No i najprawdopodobniej rzeczywiście śmiercią męczeńską zginął Jeremiasz, tak, podobnie jak i Jan Chrzciciel. Właśnie, więc na czym polega ta niezwyciężoność? No więc właśnie, bo my postrzegamy sukces, niezwyciężoność i w ogóle sukces bardzo zewnętrznie. Prawda, że jestem niezwyciężony, odnoszę sukcesy wtedy, kiedy to się dzieje na zewnątrz, prawda? kiedy to widać w sposób taki wyraźny, że... Prawda, zdobyłem dominację nad innymi, moi wrogowie leżą, prawda, na ziemi pokonani, pobici, a ja triumfuję nad nimi, wygrażam im pięściami, oni się mnie boją i tak dalej. Natomiast Pan Bóg rozumie niezwyciężoność po pierwsze wewnętrznie. Nie? Że to, co obiecał Jeremiaszowi, to, co się stało z Janem Chrzcicielem, to polega przede wszystkim na tym, że to byli ludzie niezwyciężeni wewnętrznie, to znaczy wewnętrznie nie dali się oderwać od prawdy. Żadnym okolicznościom zewnętrznym nie dali się wewnętrznie dać oderwać od prawdy. I w ten sposób też niezwyciężony był, czy przede wszystkim niezwyciężony był Jezus. Prawda? Jego wnętrze pozostało... Nienaruszone, zjednoczone z Ojcem, zapatrzone w Ojca. Jego duch cały czas był w ramionach Ojca, przekonany o miłości Ojca. Duch, proszę Państwa. Nie emocje, nie namiętności, nie zmysły, niekoniecznie intelekt, ale duch, to co, to, co duchowe w człowieku. Bo wszystko na płaszczyźnie ludzkiej Jezusowi krzyczało, że jest źle, że jest tragicznie, prawda? że ginie, że, że jest zniszczony. Prawda? I że jest jak najgorzej. Prawda? Do tego stopnia, że Jezus cytował Psalm 22, jakby chciał nam pokazać, nie? że to, co On przeżywa, to jest Wasze tam opisane. I rzeczywiście, jak się czyta ten Psalm 22, to się ma wrażenie, że go pisał ktoś, kto faktycznie stał pod krzyżem, kontemplował mękę ukrzyżowanego i razem z Nim współodczuwał. To, co On, żeby nam opisać, co w tej chwili Jezus czuje, a przecież ten sam powstał wiele wieków przed męką Chrystusa. Właśnie potęga proroctwa i właśnie to jest potęga słowa, nie? słowa, które nam y, daje wgląd w życie, w przeżycia wewnętrzne samego Boga, nie? samego Boga. No i właśnie na tym polega niezwyciężoność panowanie Jezusa, nie? że y, nie dał się pokonać ani okolicznością zewnętrznym. Ani nie dał się pokonać tej całej płaszczyźnie przeżyciowej, wrażeniowej, która w nas jest, takiej emocjonalnej, namiętnej, zmysłowej, hmm, prawda, temu wszystkiemu, co, co mówi cała ta płaszczyzna, tak zwana ludzka, nie? że w swym duchu, nie? czyli w tym, co najgłębsze w człowieku, w tym, co najgłębsze, właśnie. No, problem jest cały czas taki, że my przeżycia duchowe, to zaraz ich szukamy w emocjach. W namiętnościach, w jakichś takich tego typu doświadczeniach, że bo ja mam doświadczenia duchowe. Jakie? No, bo miałem taką wizję. No nie, wizja nie jest doświadczeniem duchowym. To już, to już jest doświadczenie zmysłowe. Właśnie w tym rzecz, że to już jest doświadczenie zmysłowe. Nie? No i jak pokazuje dzisiejsza Ewangelia, człowiek, który opiera się na doświadczeniach zmysłowych namiętnych, emocjonalnych, właśnie takich, no to padnie. Ciekawa jest rzecz taka, że dzisiejsza Ewangelia nasycona jest takim słownictwem właśnie związanym z rodzeniem się, ze stawaniem się, z urodzinami, tam dużo jest takich słów. W tłumaczeniu polskim no to jest tylko wzmianka o tym, że to były urodziny Heroda, ale w języku greckim to tam więcej jest takich słów właśnie związanych ze stawaniem się, z rodzeniem. Właśnie, że to pokazuje, że Pan Bóg chce nas zrodzić. Zrodzić do tego, żebyśmy byli niepokonani, niezwyciężeni, tak jak On, tak jak to ukazał nam Chrystus. Niezwyciężeni, niepokonani w duchu. Nie? Żebyśmy duchowo nie dali się nigdy odprowadzić, oderwać od... Prawdy, nie? i właśnie dzisiejsza Ewangelia też pokazuje, co narusza, co zakłóca ten proces rodzenia. Nie? Że właśnie opieranie się na zmysłach. Nie? Że ten taki wstęp, nie? że Herod sobie wziął żonę Filipa, dlaczego sobie wziął żonę Filipa, bo mu się spodobała. Nie? Prawda? No i z jednej strony uwięził Jana, bo Jan go tam krytykował, ale z drugiej strony mówi, prawda, dzisiejsza Ewangelia, że też nie miał odwagi go zabić, no bo co powiedzą ludzie, prawda, lęk. No, i jeszcze na dodatek, jak go słuchał, to miał z tego przyjemność ogólnie, jak słuchał Jana, nie? że to mu sprawiało przyjemność. Nie? I teraz, tak nawiasem mówiąc, to jest taka wskazówka, że sam fakt, że na przykład czyjeś kazanie sprawia ci przyjemność, to jeszcze nic nie znaczy, bo to znaczy, że jesteś na razie w pozycji Heroda, na razie szukasz przyjemności. Nie? Właśnie tam jest takie słowo yy, greckie hedeos, ono jest źródłosłowem do takiego terminu jak hedonizm. Nie? Właśnie hedonizm, nie? przeżywanie, poszukiwanie, szukanie przyjemności. No I teraz zaś trzeba się głęboko przyjrzeć, czy moja religijność to nie jest hedonizm. Czy właśnie ja nie jestem w pozycji Heroda, że ja prawda, chętnie będę odmawiał te modlitwy, które mnie tak sycą, nie? Prawda? Chętnie będę szedł na adorację, jeśli mnie to tak syci, nie? Jeżeli tam mam przyjemność, nie? Prawda? Chętnie będę słuchał kazań, jeżeli sprawiają mi przyjemność, yy, prawda, nie? To krótko mówiąc, no, to specjalnie duchowo nie jestem rozwinięty, jestem po prostu duchowym hedonistą, nie? I proszę zobaczyć, tak jak pokazuje historia Herodanie, że Hedonista to jest gotowy ponieść nawet bardzo duże koszty, jeżeli widzi, że przeżyje przyjemność, jeżeli on pragnie tej przyjemności. Nie? że Wychodzi córka Herodiady, tańczy, nie? w Herodzie się to wszystko tam budzi nie? i jest gotowy pół królestwa oddać. Nie? Byle tylko, bo, bo mu się zawróciło w głowie, bo się endorfiny odezwały. Nie? Właśnie, natomiast później, kiedy człowiek się budzi, kiedy endorfiny opadają, kiedy opadają emocje, namiętności, kiedy to wszystko już szpi na żartę, to nagle do człowieka dociera, nie? Ile wydałem, ile poświęciłem, ile zapłaciłem za chwilę przyjemności takiej czy innej, nie? No i właśnie, no, hedonista, jak zwietrzy przyjemność, to jest gotowy jechać kawał drogi, bo tam przeżyje taką czy inną przyjemność, nie? No i kiedy właśnie no, to pokazuje dzisiejsza Ewangelia, że to życie na płaszczyźnie szukania przyjemności, takiej satysfakcji, właśnie takiej płytkiej, to zawsze prowadzi do tragedii. I proszę też zobaczyć, proszę pamiętać, że co prawda Herod ostatecznie zabił Jana Chrzciciela, doprowadziło go właśnie to do, do, tego, do tego zabicia, do tej całej sytuacji bez wyjścia, właśnie doprowadziło go uleganie przyjemnościom. Tak? Uleganie temu pragnieniu, przyjemności, wygodnictwa nie? tego, co miłe, co syci moje emocje, namiętności, tego, co syci moje zmysły i tak dalej, że uleganie właśnie temu wszystkiemu no to prowadzi zawsze do sytuacji bez wyjścia. Dlaczego? Dlatego, że zmysły, emocje, namiętności, to wszystko nie ma rozumu. Nie, nie ma rozumu, jest zainteresowane tylko nażarciem się, nasyceniem się. I, I to wszystko nie reflektuje nie, nie, nie reflektuje dokąd ta droga doprowadzi, gdzie ja wyląduję, jak ten będę szedł. Moje emocje, namiętności, zmysły, popędy, apetyty nie przeprowadzają żadnej refleksji. Są tylko zainteresowane nasyceniem. Jeżeli ja żyję na tym poziomie, no to staję się jednym wielkim konsumentem. Który bezkrytycznie, bez zastanowienia konsumuje to, co sprawia mu przyjemność: przeżycia, doświadczenia, nie wiem, spotkania, zajęcia, potrawy, inne rzeczy, bo to mi sprawia przyjemność. Ja będę za tym bieg, bez I potem się budzę w sytuacji bez wyjścia, nie? w sytuacji, gdzie coś runęło, zawaliło się. Że nagle odkrywam, że zapłaciłem cenę nieproporcjonalną do, do przyjemności czy do satysfakcji, którą przeżyłem. Właśnie tak jak Herod. I mało tego, raz, że Herod znalazł się w takiej sytuacji, ta sytuacja doprowadziła go ostatecznie do zabicia człowieka świętego i prawego. Dobrze wiedział, że to jest człowiek święty i prawy. Dobrze wiedział, i dzisiejsza Ewangelia o tym mówi. Ale ostatecznie kierował się nierozumem i wolą ale właśnie namiętnościami, popędami, apetytami, takimi właśnie rzeczami. No i pokazuje, że to, że wiedział, że to jest człowiek święty i prawy, to niczego nie zmieniło. Nie? Bo mnie interesuje tylko nasycenie. Właśnie, straszliwe niebezpieczeństwo. Nie? I to, to się zaczęło na grzechu pierworodnym. Kiedy Ewa puściła wewnętrznie prawdę, prawdę y, Słowa Bożego, słowa, które jej powiedziało, że te owoce do jedzenia się nie nadają, oparła się na tym, co jej mówią zmysły, namiętności właśnie takie rzeczy. Bo owoc jest miły z wyglądu i smaczny, to na pewno się nadaje do jedzenia. Nie? Jest łakomy, brać, jeść, bo jest miły z wyglądu i smaczny. No, ja dzisiaj miałem taką rozmowę, że Kobieta jedna sama zauważyła, że człowiek kupuje nierozumem, ale oczami, że jak coś jest takie atrakcyjne z wyglądu, nie? miłe z wyglądu, to chętniej się po to sięga. Nie? A czy to naprawdę jest mi potrzebne? Czy to naprawdę ostatecznie jest dobre? Bo to, że coś ładnie, miło wygląda, syci moje oczy, syci mnie estetycznie, to nie jest od razu powiedziane, że naprawdę nadaje się do tego, do czego zostało zrobione. Bo może się okazać, że no przedmiot, który nie jest tak super estetyczny, jest o wiele lepszy jakościowo, le, o wiele lepiej się do tego, co ma robić, nadaje niż ten, który jest tak ładnie opakowany. I, i często właśnie tak jest, nie? że różne braki nadrabia się pięknym opakowaniem. I tutaj dochodzimy do słowa, o którym niedawno rozmawialiśmy, słowa hipokrita, nie? czyli człowiek występujący w masę, nie ukrywający swoją prawdziwą. Tożsamość pod ładnym opakowaniem, ale pod ładnym opakowaniem, jak mówi Jezus, yy, kryją się kości, trupie nie? I, i obrzydliwości. Nie? Często tak jest, nie? że im ładniejsze opakowanie, im bardziej estetyczne i tak dalej, tym bardziej trzeba być ostrożnym. Im bardziej mnie gdzieś zmysły, namiętności, emocje pchają, tym bardziej trzeba się zastanowić, bo mogę wylądować w sytuacji Heroda. Właśnie, proszę Państwa. No i to się zaczęło na grzechu pierworodnym, bo miły z wyglądu i smaczny, nie? No i teraz okazuje się, dokąd to prowadzi, do degeneracji człowieka, degeneracji człowieka. Natomiast Bóg jest zainteresowany zrodzeniem człowieka i to rodzenie człowieka, to czynienie człowieka niezyciążonym, to polega na tym, że Bóg cierpliwie stawia mnie w sytuacjach, gdzie ja potrzebuję funkcjonować zgodnie z czymś, co wewnętrznie uznałem za prawdę, Nieraz wbrew temu, co mi mówią zmysły, namiętności, emocje, co się dzieje na zewnątrz i w ogóle, ja uparcie potrzebuję trzymać pewnej prawdy, w którą uwierzyłem. I w ten sposób ta prawda staje się coraz bardziej moja, coraz głębiej we mnie wrasta. Ja się rodzę, rzeczywiście się rodzę do bycia jak Bóg, rodzę się do prawdziwej miłości która jest decyzją, tak? Bóg podjął decyzję i cierpliwie tej decyzji się trzyma i zgodnie z tą decyzją funkcjonuje. Podjął decyzję, że chce mnie stworzyć i cierpliwie doświadczam dzień po dniu, że On tą decyzję trzyma i zgodnie z tą decyzją funkcjonuje. I zgodnie z tą decyzją funkcjonuje aż po krzyż Chrystusa. Aż po Eucharystię, proszę Państwa. I to znaczy być jak Bóg. Być jak Bóg to nie jest być trzciną kołyszącą się na wietrze. Nie? Na wietrze emocji, namiętności, zachcianek i innych takich rzeczy. Być jak Bóg to jest zdolność do podejmowania decyzji i trwania w tych decyzjach. Dobrych decyzji i trwania przy dobrych decyzjach. Nie? Właśnie, Herod spotka jeszcze raz, raczej znaczy nie jeszcze raz, tylko co prawda zabił Jana chrzciciela, ale dojdzie do tego, że Herod spotka Jezusa. Piłat, kiedy się dowie, że Jezus jest poddanym Heroda, że pochodzi z Galilei, to będzie próbował uniknąć sprawy Jezusa, odeśle go do Heroda. Herod dostanie Jezusa. Dostanie Jezusa tak, jak my go dostajemy w Eucharystii. I wzgardzi Jezusem, dlatego że okaże się, że Jezus nie przyszedł sycić jego namiętności, emocji, jego zachcianek i tak dalej. Przyszedł Herodowi dać samego siebie. Właśnie, i to jest to, nie? że im bardziej ja wsłuchuję się w emocje, w namiętności, w zachcianki, w chce mi się, w nie chce mi się, tym bardziej przestaję być zdolny do rozpoznawania Chrystusa, który do mnie przychodzi. Tym bardziej mnie nie cieszy to przychodzenie tym mniej mnie interesuje to, co nie, sy nie syci moich zachcianek, namiętności, emocji innych takich rzeczy, co nie daje mi takiej prostej przyjemności. Ja wsłuchany, wsłuchany właśnie w, tą, w ten swój hedonizm, nie? wsłuchany w ten swój hedonizm, stajesz kompletnie niezdolny do rozpoznania Chrystusa. Kompletnie niezdolny. Właśnie dlatego Bóg projektuje tak nasze życie, jest właśnie jedno z takich praw rozwoju duchowego, jedno z dwóch fundamentalnych praw życia duchowego, to jest prawo falowania. Jedno, są dwa fundamentalne prawa życia duchowego. Jedno to jest prawo rozwoju, tak, które mówi o tym, że życie duchowe się rozwija. Nie? To, to rodzenie się, o którym jest dzisiaj, to jest proces, który trwa, nie? proces, który się rozwija. To nie są skoki, to nie są schodki, to jest proces, nie? nie ma tu przeskoków, prawda? A drugie prawo, które nas bardziej dzisiaj interesuje, to jest prawo falowania. Że rozwój duchowy dokonuje się w takich przejściach od okresów, kiedy jest lekko, przyjemnie, dobrze, kiedy wszystko jest jasne kiedy modlitwa mnie nie kosztuje, wręcz przeciwnie, daje mi przyjemność, kiedy w ogóle życie mnie nie kosztuje, tylko odczuwam przyjemność, radość życia, taką prostą, nie? Yy, to jest jeden okres, święty Ignacy z Loyoli nazywa ten okres czasem pociechy. Yy, no i te okresy pociechy przechodzą w okresy, które święty Ignacy z Loyoli mówi, nazywa okresami strapienia, czy święty Jan Krzyża nazywa okresami nocy ciemnej. Kiedy wszystko staje się takie siermiężne, nie daje przyjemności, w ogóle wydaje się bezsensowne, kiedy wszystko zaczyna kosztować, kiedy modlitwa staje się sucha, nieprzyjemna, kiedy wszystko wydaje się zniechęcać do modlitwy, wszystko wydaje się, że to już nie ma po co, nie ma sensu i tak i Teraz mój rozwój dokonuje się wtedy, kiedy ja w sposób poprawny przechodzę między tymi okresami. A krótko mówiąc, wszystko polega na tym, żeby ja w tych, żebym ja w tych okresach chwytał jakby linię prostą. Żebym z jednej strony w okresie pokusy nie pozwolił sobie na odlot, że ja teraz, prawda, odlecę jak rakieta, bo już, prawda, mam jakąś tam pociechę, mam radość, mam przyjemność z tej modlitwy, ze wszystkiego teatru, już, ło, nie wiadomo co. Prawda? A z drugiej strony, żebym w okresie tego strapienia, właśnie wtedy, kiedy to wszystko staje się takie siermiężne, osłe, w moich oczach bezsensowne, kiedy wszystko mnie zniechęca, żebym właśnie trwał, niczego nie zmieniał, niczego, z niczego nie rezygnował. Trwał na czystej woli. I wtedy ja się uczę, przyzwyczajam się do bycia niezwyciężonym wewnętrznie, do niebycia jak czcina na wietrze. Właśnie do cierpliwego trwania przy tym, co dobre, nawet jeżeli pozornie, zewnętrznie będzie się wydawać, że to, co dobre, stało się bezsensowne. Nawet jeżeli moje własne zmysły, namiętności, emocje, moje własne odczucia będą mi mówić, że to już wszystko nie ma sensu. A ja i tak trwam, trwam, cierpliwie trwam. I właśnie w tym cierpliwym, upartym trwaniu, wbrew wszystkiemu, ja się rodzę, ja się staję coraz bardziej jak Bóg. Coraz mniej jestem jak trzcina kołysząca się na wietrze, coraz bardziej staję się niezwyciężony i niepokonany. Trwam przy prawdzie. Właśnie, proszę Państwa. Więc warto o to się modlić. Warto o to się modlić, żebym miał taką cechę, żebym to potrafił trwać cierpliwie trwać przy tym, co rzeczywiście jest dobre i żebym się. Nie opierał w moich sądach, tylko i wyłącznie na wsłuchaniu się w moje apetyty, zachcianki, zmysły, emocje, namiętności, które niekoniecznie mówią prawdę. Tak, mogę ich wysłuchać, ale ostatecznie to w moim rozumie oceniam czy rzeczywiście te zmysły, namiętności, emocje, zachcianki mówią mi prawdę. Czy rzeczywiście mówią prawdę? Bo prawda jest w słowie, w żywym słowie, słowie osobowym które stało się ciałem, przyszło i ukazało nam prawdę. Prawda mnie wyzwoli. Namiętności, zachcianki, emocje i inne takie rzeczy prowadzą mnie do coraz większej niewoli. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.